Cześć. Mam nadzieję, Piotr, zaprosiłeś mnie tutaj nie tylko dlatego, tak, że ci to biuro odstąpiliśmy, ale myślę, że wpasuje się przynajmniej trochę w to, co zaprezentowali moi przedmówcy i no, jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem tego, co zobaczyłem, i skali, i dynamiki, no i tego myślenia. A możemy moją prezentację tu pokazać? Czy? A, to ja. Dobra. I tego globalnego myślenia, które panowie prezentują i ich organizacje prezentują, no i oczywiście tej egzekucji, która jest najważniejsza. Ja też trochę o tej egzekucji chciałem powiedzieć, dlatego swoje wystąpienie. Coś mi tutaj, jakby przestałem się słyszeć, jest ok? Jest ok, dobra. Czy konie mnie słyszą? Dobrze, dziękuję. No, mówimy o globalizacji, więc tytuł musi być po angielsku, Don't Give Up. Trochę o swoich doświadczeniach chciałem powiedzieć i trochę o obserwacjach innych founderów, bo będę mówił z perspektywy foundera, bo pomimo tego, że no, naszej firmy prawie nikt nie zna, no, to ja ją robię już 11 lat, więc mam trochę doświadczenia i trochę też miałem okazję poznać różnego rodzaju founderów z Polski i z zagranicy, osób, które zaczynały też swoje startupy, i przyglądać im się, jak oni działają, jakie decyzje podejmują. Więc panowie tutaj dużo mięsa rzucili na scenę. Ja raczej taką historyjkę terapeutyczną bardziej opowiem, więc to może nie będzie mięso, tylko bardziej wata cukrowa na zakończenie. No i oczywiście pewnie wszyscy, jak tutaj jesteśmy, robiąc startupy, czy myśląc o robieniu startupów, no, wyobrażamy sobie, że zostaniemy takim kolejnym Jeffem Bezosem czy Elonem Muskiem, no i nic poza tym byciem numerem jeden i dysrupcją rynku nas nie interesuje. To oczywiście jest, zwłaszcza teraz, bardzo mocno podsycane tym, że no jest tak naprawdę, z tego co czytałem, to ta branża startupowa, technologiczna, SaaS-owa jest chyba najlepiej opisanym modelem biznesowym ze wszystkich, i tak naprawdę podobno nie ma tutaj już nic do odkrycia, wystarczy przeczytać to, co się tam w internecie pisze, co mądrzy ludzie mówią czasami na konferencjach, i to po prostu właśnie bezwzględnie zastosować. No więc każdemu tak się wydaje, że jak zacznie i tam tymi książkami o startupach się obłoży i o tych tam modelach robienia biznesu i tego hypergrowthu się obłoży, to mu na pewno ten biznes wypali, że to musi być w ciągu 3 lat, bo jak nie, to znaczy, że się na pewno nie uda. To jest oczywiście też podsycane takimi oczekiwaniami inwestorów, którzy mówią, że tak, jedyne co ich interesuje, to spółki, które rosną tak właśnie w tym tempie
triple, double, double, triple, czy tam na odwrót. Czyli, że przez pierwsze dwa lata to musimy rosnąć 3 razy rok do roku, potem 2 razy rok do roku przez kolejne 3 lata, bo jak takiego wzrostu nie mamy, to znaczy, że tak, no, że możemy się zwijać i następnym pomyśle myśleć. No, no i właśnie tak sobie tą wizję budujemy i oczekiwania nasze też jako founderzy, no a potem się zderzamy z rzeczywistością, która no, okazuje się często nie być taka, taka kolorowa i taka czarno-biała, jednoznaczna, jak w tych wszystkich książkach, o których słyszeliśmy. No, ale właśnie, żyjemy w epoce tego Instagrama, gdzie wszędzie widzimy tylko naszych znajomych tam odpoczywających pod palmą, jedzących w fancy restauracjach i jeżdżących super brykami. Nie widzimy tego, co jest z tyłu. No i nie widzimy też właśnie tych milionów porażek, które przypadają na każdy sukces. Ostatnio na przykład no dużo się mówiło w tym świecie startupowym, znaczy ostatnio rok temu, więc no jakby w naszej rzeczywistości to już jest inna epoka, no ale mówiło się na przykład o tym rumuńskim startupie UiPath, który stał się takim unicornem i wszyscy mówili o tym, jak to oni szybko rosną i jaki to jest super sukces taki z dnia na dzień, ale mało kto zauważał, że dojście do miliona revenue na początku zajęło im 10 lat, więc to nie był taki overnight success i przez 10 lat pracowali, żeby zrobić milion dolarów revenue, więc no zapewne nie jeden by się poddał w tym czasie. No oni się na pewno nie poddali. No i właśnie ja o tym poddawaniu się i o tych porażkach no i o tej wizji, którą mamy versus rzeczywistość, chciałem wam trochę powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń, swoich obserwacji. Ja jestem w pewnym sensie też seryjnym przedsiębiorcą, aczkolwiek bardziej takim seryjnym straganiarzem w porównaniu z moim przedmówcą. Bo to Napoleon Cat nie jest moim pierwszym biznesem. Wcześniej przez długi czas pracowałem w branży reklamowej. Byłem współzałożycielem jednej z większych agencji reklamowych i zresztą jakby z tej agencji, czy na podstawie doświadczeń, obserwacji, potrzeb tego rynku reklamowego powstał ten produkt, którym się potem zacząłem zajmować. Więc tak jak mówię, to jest taka moja bardzo indywidualna perspektywa, możecie się z nią zgodzić albo nie. Napoleon Cat to jest SaaS-owe narzędzie sprzedawane w modelu subskrypcyjnym, które jest takim narzędziem do zarządzania komunikacją i relacjami pomiędzy markami a klientami w mediach społecznościowych. My generalnie staramy się pomagać biznesom rosnąć przy pomocy mediów społecznościowych. No i oczywiście ja też byłem przekonany, że jak zacznę ten biznes produktowy, zacznę robić ten startup SaaS-owy, to
to zostanę, znaczy to stworzymy unicorna. Na razie jedyny unicorn, jakiego się dorobiłem, to jest ten pompowany. Ale mam taką, oczywiście, selfie w windzie, jak każdy startuper. Poziom, na jakim jesteście, żebyście też, nie, na jakim my jesteśmy, żebyście wy mieli jakby porównanie czy perspektywę, z jakiej ja mówię, to aktualnie jesteśmy na poziomie 100 tysięcy dolarów MRR-u, czyli w porównaniu z takim Dog Plannerem, to jesteśmy zupełnie inną ligą, natomiast z perspektywy polskiego rynku, tak mi się wydaje, no jesteśmy już na takim etapie budowania tego biznesu subskrypcyjnego, że osiągnęliśmy ten globalny product market fit, osiągnęliśmy taką masę, która nam pozwala no optymistycznie patrzeć na przyszłość i daje potwierdzenie tego, że jakby to co robimy ma sens. 100 tysięcy dolarów MRR-u to jest razy 12, 1,2 miliona dolarów ARR-u. W tym roku planujemy, do końca tego roku planujemy podwoić nasz MRR. No jak na razie w połowie marca jesteśmy w zasadzie on target. Ale to też nie był taki overnight success, jeśli w ogóle można ten biznes na razie rozpatrywać w kategoriach sukcesu. No ja się nim zająłem w 2013 roku, tak na 100%, a wcześniej jeszcze przez 2 lata ten biznes był prowadzony na zasadzie wynajętego najemnika, który myślałem, że ja mam pomysł, czy my mamy pomysł z naszymi wspólnikami, jakiś tam kapitał seedowy pozyskany, więc my się będziemy zajmować agencją, a zatrudnimy człowieka, który będzie nam ten startup robił. No ale wiadomo, że, znaczy teraz już wiadomo, że rzadko, jeśli w ogóle takie biznesy wypalają, więc no w 2013 roku trzeba było podjąć decyzję, co dalej, czy to zabijamy, czy nie. No i ja, ponieważ byłem emocjonalnie mocno związany z tym pomysłem, bo to był oczywiście mój pomysł, postanowiłem ten biznes przejąć w całości i na nim się skupić. Ten wykres tutaj pokazuje liczbę klientów w podziale na klientów z Polski i z zagranicy. Czerwony to jest ten, to są klienci z zagranicy. Jak widzicie, początki, czyli pierwsze 3 lata były takie, że chcieliśmy, żeby ten biznes był globalny, no a jakoś nie chciał on być globalny. Tutaj w Polsce mieliśmy taką, powiedzmy, przyzwoitą pozycję rynkową, jak na ten mały rynek. Skupialiśmy się na rynku agencji marketingowych i takich większych klientów enterprise'owych, ponieważ ja ten rynek znałem, dobrze się na nim czułem, więc tak tam operowaliśmy, ale cały czas byłem przekonany, że no, skoro robimy SaaS, skoro robimy taki biznes, taki produkt globalny, z którego może korzystać, skoro korzysta z niego agencja w Polsce, to dlaczego nie chce korzystać agencja w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś tam w Wielkiej Brytanii? No i na pewno jak poczekamy, to się znajdą, przyjdą i zaczną korzystać i kupować. No i jakieś tam takie, jak widzicie, pojedyncze przypadki były,
ale samo się to nie chciało dziać. I no mi zajęły 3 lata dojście do tego, do tej światłej konkluzji, że samo to się nie zadzieje i że trzeba w końcu ten los na loterii kupić, żeby wygrać, znaczy, żeby mieć szansę wygrać. I w 2016 roku zaczęliśmy robić jakieś pierwsze takie marketingowe działania globalne w postaci takiego jakiegoś bardziej systematycznego content marketingu. No i to zaczęło działać. Zaczęło działać na tyle, że w kilka miesięcy, dziękuję za tą burzę oklasków. Zaczęło to działać na tyle, że w kilka miesięcy udało mi się zrobić kolejną rundę inwestycyjną, znaczy rundę inwestycyjną, no jakieś tam 500 000 złotych wtedy pozyskałem, ale tak, no to była runda inwestycyjna, a co ważniejsze, udało mi się wtedy pozyskać partnerkę biznesową, która później została moim co-founderem. I tak jak mówił Bartek, bycie sole founderem jest naprawdę gówniane. Znaczy, ty tak nie powiedziałeś, ale ja mam takie doświadczenia. Przynajmniej we dwoje, jeśli się uzupełniacie swoimi kompetencjami, to jest znacznie łatwiejsze. No i między innymi jakby to, że to tak wygląda, to jest zasługa właśnie też Blanki, która jest moim co-founderem i no i całego zespołu Napoleon Keta, który w tej chwili liczy 30 osób. No i jak widzicie tutaj na tym wykresie pokazującym właśnie wzrost liczby klientów polskich i zagranicznych, ta zagranica no już zaczyna wyglądać całkiem przyzwoicie. To ma jakby bezpośrednie odzwierciedlenie w przychodach. W tej chwili około, a nawet chyba dokładnie 2/3 naszych klientów pochodzi z zagranicy i jesteśmy na ponad 60 rynkach. Aczkolwiek to, że jesteśmy na ponad 60 rynkach, to też jest takie troszkę na wyrost, bo na przykład wczoraj abonament kupiła jakaś firma z Fidżi, więc jakby Fidżi też zaliczamy do rynków, na których jesteśmy, no ale tam mamy tylko jednego jakiegoś subskrybenta, no ale zawsze. Natomiast to, co jest podobno ciekawe i jest ciekawe też z punktu widzenia inwestorów i co nas wyróżnia na tej przynajmniej polskiej scenie startupowej, no to jest to, że mamy dosyć silną w porównaniu z innymi rynkami obecność w Stanach. Około 25% w tej chwili klientów naszych to są klienci w Stanach i my działamy na zasadzie takiego pure self-serwisowego SaaS-u. Klientów pozyskujemy też w taki zupełnie low-touchowy sposób, czyli przez działania, to się precyzyjnie nazywa inbound sales, czyli ci, którzy na naszą stronę trafiają, rejestrują się na triala, potem testują i kupują. Nie mamy żadnych sprzedawców na poszczególnych rynkach, nie prowadzimy też jak na razie jakichś takich zlokalizowanych działań czy kampanii. Postanowiliśmy działać zupełnie, znaczy może nie zupełnie inaczej, ale postanowiliśmy dostosować ten nasz sposób działania do naszych preferencji i do tego, w jaki sposób na tym etapie potrafimy działać i co nam wychodzi. Czyli mówiąc wprost, nie jesteśmy takimi dobrymi sprzedawcami bezpośrednimi. Na razie jeszcze nie mamy takich kompetencji, żeby zarządzać jakimiś właśnie
partnerami, repami, country managerami i tak dalej. Nie potrafimy jeszcze budować tych takich struktur sprzedażowych, które by pozwalały nam też sprzedawać do klientów, powiedzmy, enterprise'owych większej skali, więc postanowiliśmy, że trochę zeskalujemy w dół nasz produkt, zunifikujemy go, dostosujemy go do potrzeb przeciętnego klienta SMB-sowego i będziemy do tej grupy docelowej sprzedawać i będziemy ich pozyskiwać w taki sposób, jak umiemy, albo jak nam wychodzi, czyli właśnie, czyli przez działania marketingowe takie i sprzedaż inboundową i to nam póki co wychodzi i wychodzi coraz lepiej, w sensie takim, że skalę mamy coraz większą. A jeśli mówimy o tej globalizacji, to właśnie chciałem się podzielić, tak jak mówiłem, chciałem się podzielić z wami swoimi obserwacjami, swoimi porażkami i tym, co moim zdaniem sprawiło, że wielu z moich znajomych sobie z tą globalizacją, czyli wychodzeniem z Polski na rynki zagraniczne, międzynarodowe, nie poradziło. Moim zdaniem Polska to jest dla nas pułapka. Ponieważ to jest na tyle duży rynek, że można się tutaj umościć, można sobie zbudować biznes, który będzie miał jakąś tam rozsądną skalę, który będzie pozwalał nam budować revenue, który będzie nam pozwalał osiągać zyski i budować, powiedzmy, materialnie komfortowe życie. No i też jest relatywnie łatwo nam na tym rynku działać, ponieważ rozmawiamy z innymi Polakami, mamy jakby tą samą bazę kulturową, mówimy tym samym językiem, jest nam blisko do siebie też geograficznie, więc ten rynek, powiedzmy, relatywnie, czy na tym rynku jesteśmy w stanie relatywnie szybko sobie jakąś tam skalę zbudować, zwalidować nasz biznes czy produkt i nawet osiągać zyski, ale to jest też, ale to się może stać pułapką, ponieważ wychodzenie z tej właśnie swojej strefy komfortu, czasami jest bolesne, tak, bo mamy tutaj klientów, mamy zbudowaną pozycję rynkową, swój wizerunek i tak dalej, a wychodzimy gdzieś, próbujemy wyjść za granicę, rozmawiamy z zagranicznymi klientami i okazuje się, że mówimy innym językiem. Dla mnie na przykład, dopiero potem trafiłem na te memy, ale dla mnie na przykład mega frustrujące było to, że właśnie przyzwyczajony do rozmów z polskimi klientami, które zwykle toczy się mniej więcej w ten sposób, co za gówno i dlaczego takie drogie, a potem kupowali, podpisywali umowy, korzystali. Potem rozmawiam z lidami, potencjalnymi klientami, na przykład ze Stanów i słyszę awesome, great, i się podniecam, po prostu czekam na tego maila z informacją, że on kupił ten produkt i nic się nie dzieje. No i się zastanawiam, dlaczego oni wszyscy są tacy entuzjastyczni, ale nikt nie kupuje, co jest nie tak w tym i dopiero potem, czy po pewnym czasie się zorientowaliśmy, że jest w tym jakiś wzór i że to jest po prostu inny kod kulturowy. Inna pułapka tego polskiego rynku na zdrowie i tu mówię jakby tylko o swojej perspektywie osobistej, jest taka, że właśnie tutaj na
na polskim rynku my sobie zbudowaliśmy jakąś pozycję, ja sobie zbudowałem jakąś pozycję, byłem uważany za, powiedzmy, eksperta w jakiejś tam niszy tego digital marketingu, byłem zapraszany na konferencje, na których tam przemawiałem przed tysiącami osób i generalnie wszyscy nas znali, wszyscy mnie znali, nie było problemu z tym, żeby się umówić z kimś na spotkanie, raczej ja musiałem częściej odmawiać niż prosić o to, żeby ktoś się chciał ze mną spotkać, nawet tylko biznesowo, bo towarzysko raczej nie pałali. I no właśnie, kiedy postanowiliśmy ten w końcu przejść od słów do czynów i przeskoczyć z tej kałuży, w której byliśmy relatywnie dużą rybą. Ja już prawie 1/3 slajdów pokazałem. Thank you. I przeskoczyć do tego oceanu, w którym oczywiście wiedzieliśmy, że będziemy małą rybką, no ale lepiej być małą rybą w dużym oceanie niż dużą rybą w kałuży i tak dalej, i tak dalej. Gdzie się okazało, że na tym dużym oceanie no generalnie nikt o nas nie słyszał, nikt o nas nic nie wie i nikogo nie interesuje to, co my robimy, kim my jesteśmy i ta moja lokalna eksperckość na tym międzynarodowym rynku w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Więc jakby tutaj na tym etapie zauważyłem, że wielu moich bliższych, dalszych znajomych, startuperów, biznesmenów się poddawało, bo stwierdzali, po co ja się tam mam męczyć, ja już nie mam 20 lat, bo ja jestem starszy, więc mam starszych niż znajomych, ja już nie mam 20 lat, żeby tam latać jak akwizytor i próbować im coś sprzedać, skoro tutaj oni sami do mnie przychodzą i chcą kupować, no i tutaj generalnie mam wygodny biznes, to sobie odpuszczę tą zagranicę, tak? No i tak tkwią w tej kałuży, znaczy nie mówię o jakości, tylko o rozmiarze rynku. No ja postanowiłem się nie poddawać, albo byłem na tyle głupi, że stwierdziłem, że no będę ich kochał tak długo, aż oni mnie pokochają, ale musiałem też zmienić w ogóle podejście do tego biznesu, czyli przejść z takiego biznesu powerpointowego i właśnie polegania na tym wyświetlaniu się i byciu rozpoznawalnym, na po prostu Excela i na to, co koledzy pokazywali, tak, te wszystkie tam prognozy finansowe, kaki, LTV-y, to jaki rynek się opłaca, jaki rynek się nie opłaca, to wszystko Excele albo inne narzędzia mogą nam pokazać i okazało się, że dla mnie to jest nawet bardziej ekscytujące niż te PowerPointy, więc tak naprawdę to wystąpienie dzisiaj, jestem podwójnie wdzięczny za zaproszenie, bo już chyba od jakichś 5 lat nie występowałem na żadnej imprezie. Kolejna lekcja to jest palenie za sobą mostów. Znowu powtarzająca się przyczyna porażki, na szczęście nie mojej, ale właśnie wielu znajomych, których obserwowałem, to jest to, że robili te swoje projekty jako takie coś z boku, że mam fajny pomysł, ale mam pracę na etacie, więc tam z kolegami będziemy to wieczorami robili. Dostałem, prawdziwa historia, dostałem 100 tysięcy spadku, więc to tam wrzucimy, mamy 100 tysięcy, to będziemy sobie to tam robić po godzinach.
i jak wyjdzie, to się zwolnimy z tych etatów i zrobimy tego unicorna. No i niestety w 100% tych przypadków, które ja znam, okazywało się, że ten plan B wypalał. Czyli że startup nie wychodził, bo zawsze w pewnym momencie się okazywało, że to jest trudniejsze niż nam się wydaje, że kosztuje więcej niż nam się wydaje, więc wszyscy wracali do tej swojej właśnie ciepłej albo nie, no ale przynajmniej stabilnej, bezpiecznej przystani w postaci na przykład tego etatu, czy na przykład jakiegoś innego projektu, którym się zajmowali. A ci, którzy się zdecydowali zakomitować na 100% i jakby porzucali inne rzeczy, którymi się do tej pory zajmowali, mieli zdecydowanie większy ten success rate niż ci, którzy działali na dwa fronty. I ja też tak naprawdę przez długi czas w Napoleonie pracując, czy prowadząc go, prowadziłem też drugi podobny startup SaaS-owy, też w podobnym modelu biznesowym, bo przyszli inwestorzy, powiedzieli: Grzesiek, tobie tak super idzie, masz tu 2 miliony, wymyśl jakiś pomysł i rób. No ale okazało się, że dla mnie robienie dwóch pomysłów naraz było mało efektywne, więc musiałem spalić ten most i się skupić na jednej rzeczy. Kolejna lekcja, którą mam, to jest taka, że nie ma w zasadzie dróg na skróty. Oczywiście wszyscy myślą, że jakiś tam growth hack wymyślimy, albo jakiś tam killer feature zrobimy, to się rozejdzie wiralowo i będziemy mieli sukces. No ale jedyną gwarancją odniesienia sukcesu to jest po prostu ciężka i systematyczna praca. I w naszym przypadku to też jest tak, że te nasze wzrosty nie wynikają z jakiegoś tam growth hacka, chociaż wierzcie mi, miałem takich super pomysłów mnóstwo, nawet do niektórych zmusiłem zespół, żeby go zrobili, ale nie wypalał. I to, co nam wypala, to jest po prostu taka... znaczy, robimy to dobrze, ale generalnie to są póki co przynajmniej takie podstawy. Content marketing, SEO, pozycjonowanie, paid adsy, robione systematycznie, optymalizowane, budżet zwiększany po trochu i w ten sposób osiągamy te efekty. Może to nie jest takie spektakularne, może to nie jest coś, za co na konkursach reklamowych, które uwielbiałem, dostaniemy nagrodę, ale to jest coś, co przynosi pieniądze na koniec dnia. Już się zbliżając do końca, to właśnie chciałem podsumować, że no ten biznes, przynajmniej w moim wykonaniu, ale też w obserwacji innych biznesów, no to jest niestety maraton, a raczej nawet ultramaraton, a nie sprint. Więc tak jak w ultramaratonie, jak się biegnie, to tam ma się kadencję, nie wiem, 180 kroków na minutę, czyli się tak drobi, ale drobi się po to, żeby te 200 kilometrów przebiec. I według, znaczy, okej, każdego motywuje co innego i demotywuje co innego, każdy ma inną psychikę. Ja na przykład nie mam na tyle twardej psychiki, żeby sobie powiedzieć, że my będziemy numerem jeden na świecie i nic mnie innego nie interesuje. Ja się skupiam na dobiegnięciu do kolejnego słupka i myślę o kolejnym słupku, a nie o tej mecie, która jest 200 kilometrów dalej. Kiedyś czytałem właśnie taką biografię tej
takiego znanego ultramaratończyka Scotta Jurka i tam się też go pytali, jak on to robi, że jest w stanie mentalnie przebiec te 200 kilometrów przez pustynię albo przez góry, no bo to jest tam, nie wiem, 24 godziny takiego samotnego biegu. On mówi, że on nie biegnie 200 kilometrów, tylko on biegnie 1000 biegów po 200 metrów i on nie myśli o mecie, tylko myśli o tym drzewie, które tam widzi na końcu i się skupia na tym, żeby do tego drzewa dobiec, a potem sobie szuka następnego punktu, oczywiście na trasie, która wjedzie do mety i skupia się na tym, żeby dobiec do kolejnego punktu. Ja tak też podchodzę do biznesu, a to już jest ostatni, znaczy przedostatni slajd. Jeszcze taka jedna, powiedziałem... Nie ma czas. No i mnie wybiłeś. A. Dobra. Wrócę do pierwszego slajdu, bo właśnie tak, nawiązując do tego, co powiedziałem na początku, że to taka historyjka terapeutyczna, to przynajmniej z mojej perspektywy jest istotne i to wydaje mi się, jeśli dobrze zrozumiałem, Bartek trochę też gdzieś tam między słowami powiedział na początku, że na samym początku ważne jest, żeby sobie szczerze powiedzieć, jaki jest cel, który my sobie stawiamy, cel tego biznesu, ale ja to rozumiem w taki sposób, że nie chodzi tylko o to, czy chcemy być numerem jeden na jakimś tam rynku, albo chcemy zbudować kolejnego, chcemy zbudować Ubera dla artystów NFT wykorzystujących AI do czegoś tam. Nie wiem, co te słowa znaczą, ale są podobno modne. Tylko co my jako founderzy, jako biznes, jako przedsiębiorcy, jako ludzie chcemy osiągnąć. Czy ja rzeczywiście chcę być tym Elonem Muskiem, czy ja chcę, żeby to był... ci inwestorzy takie podobno mają podział na biznesy lifestyle'owe i takie właśnie dla inwestorów. Lifestyle'owe to są takie, o których założyciele myślą jako o firmie, w której będą pracować do emerytury, która będzie zapewniała im taki przyzwoity zysk i dobry poziom życia, no i oni będą robili to, co lubią, w takim tempie, jakie im odpowiada. No a druga ścieżka, ta, którą inwestorzy są bardziej zainteresowani, to jest to, że właśnie ja zrobię taki biznes, że w 5 lat będziemy mieli tam 100 milionów dolarów przychodu, po drodze zrobię 4 rundy na tam 68 milionów i za 5 lat wchodzimy na giełdę albo się egzytujemy do jakiegoś inwestora strategicznego i jakby każda z tych dróg jest dobra, pod warunkiem, że ona rzeczywiście jest tym, co wy chcecie robić. I jak sobie na to pytanie odpowiecie, to przynajmniej według mnie zdecydowanie łatwiej będzie ten biznes prowadzić, zdecydowanie łatwiej będzie wam też innych przekonywać do tego, żeby ten biznes z wami robili, bo w uczciwy, otwarty sposób będziecie w stanie innym powiedzieć, co wy chcecie zbudować, w jaki sposób, w jakim czasie i po prostu będziecie sobie dobierali takich ludzi, którzy chcą dojść tam, gdzie wy razem z wami w takim tempie, jakiego wy oczekujecie. Więc to jest moim zdaniem bardzo ważne, a czego bardzo wiele osób nie robi. Ja, tak jak powiedziałem, no, to na podstawie autopsji wam mówię, ja tego też nie zrobiłem. Potem się inwestorzy mnie pytają, dobra, to jak ja włożę te 2 miliony, to co z tego wyjmę i kiedy i w jaki sposób? No i ja wtedy rozkładałem ręce,
O, tam już machają, że mam kończyć to. To taka, taki kalambur na koniec, po angielsku oczywiście. Just do it and don't give up. And don't give up. Pamiętajcie o tym, że to jest maraton, ultramaraton, a nie sprint. Także fuck Putin, dziękuję wam bardzo.